Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallack. Słuchajcie, trzeci dzień kalendarza adwentowego. Niestety WG nas nie rozpieszcza tymi ofertami. Wczoraj żółw, który nie jest jakąś tam super hiper ofertą. Dzisiaj WZ111, który również nie jest super hiper ofertą. Mamy dwie takie 5000 golda plus 7 przedmiotów, czyli full wypas, albo możemy sobie kupić w grze za 12 250 golda, słuchajcie. Teraz chwilunia na pancerzyk, później mała bitwa. Oczywiście z przodu czołg ciężki, chiński, z przodu trzeba pokazać i niestety jest tu źle. O ile pancerz ten na górze spokojnie może odbijać, to jest 120 mm, o tyle te same 120 mm skontowane w ten sposób są przebijane bardzo często. Większą zaletą w przypadku tego czołgu jest pancerz boczny, który zobaczcie jak jest zbudowany, czyli mamy tutaj ten słynny skos plus jeszcze delikatnie pancerz warstwowy niż pancerz przedni. No, pancerz przedni w tym czołgu będzie przebijany nawet przez szóstki na goldzie, podejrzewam, nie wiem jak to tutaj można ustawić, nawet gdyby tak to skontować, zobaczcie, 200 penetracji wystarcza, a jeżeli normalnie go ustawimy 160, 167, także ten czołg niestety nie da rady, zwłaszcza z dobrze opancerzonymi ósemkami, tutaj mamy jeszcze 25, więc artyleria lubi to. A teraz, moi drodzy, już bitewka, wy sobie popatrzycie, a ja poględzę o tym czołgu. Jaka jest główna zaleta WZ-111? Otóż jest to czołg z ograniczonym matchmakingiem, czyli nigdy nie zobaczycie pojazdów 10 poziomu, no chyba że weźmiecie do plutonu kogoś z normalnym pojazdem, tak? Jednak muszę zwrócić waszą uwagę na to, że w drzewku chińskim, znaczy właściwie w drzewku tylko do kupienia, jest czołg 112 i ten czołg 112 ma pancerz o wiele, wiele lepszy z przodu. Działo, bo to są wszystko te takie 112, 111, IS-6 i tak dalej, to są wszystko czołgi posiadające działo 122 mm, które na podstawowej pestce, mimo tego buffa, który tam był, ile oni teraz, 180? 186 mm penetracji tutaj jest. Oczywiście czołgi chińskie mają ten plus w stosunku do radzieckich, że na goldzie mają więcej, tak? Mają hity, zresztą kolega widzę, że już tutaj przełączył. 250 przebicia, no to jeszcze ratuje sytuację. Natomiast bierzcie pod uwagę też zmiany piaskownicowe, będę nawiązywał do nich przy okazji omawiania wszystkich pojazdów z kalendarza. Niestety ten czołg dostanie, no, nerfa, ponieważ zwykłe pestki ósemek wystarczają, żeby go przebić, a on często będzie musiał posiłkować się goldem, czyli będzie zadawał takie obrażenia jak teraz, a nie zwiększone. Także jeżeli chcecie chiński czołg, to radziłbym poczekać na 112, może będzie jakaś super hiper oferta zniżkowa z dodatkowymi rzeczami. A teraz czołg kolekcjonerski, jeżeli w ogóle ktoś kolekcjonuje, nawet jako kolekcjonerski nie jest on zbyt ciekawy, tak? No, tego typu czołgów w grze jest jednak sporo, nie jest to nic specjalnego. No ale żeby nie było tak, że tylko psiocze i ten czołg to już w ogóle jest totalnie do dupy i nic z nim nie można zrobić, trzeba wymienić przynajmniej kilka jego zalet, a zalety ma. Mianowicie jest to czołg dosyć mobilny. Mówiąc dosyć mobilny, mam na myśli, no, powiedzmy ponadprzeciętnie w porównaniu do 112, tak? Jest troszeczkę bardziej mobilny. Dodatkowo wieża jest tutaj mocna z przodu, trudno ją przebić w garnki, to jest istna loteria. Jak ktoś dobrze przyceluje, oczywiście wchodzi, ale z tym przycelowaniem, jak się czołg rusza, to jak wiecie, różnie jest. No tutaj widzę fajny atak górą. No ale losowanie sprzyjające, tak? Bitwa na siódemkach. No zobaczymy, kolega pewnie tu sprowokuje. Opuszczanie, skoro już jesteśmy w takim miejscu, to też trzeba powiedzieć, że opuszczanie działa nie należy do zalet tego pojazdu, ale to jest taka cecha charakterystyczna tego typu, o proszę, czołgów. Oczywiście duża alfa, wiadomo, że to jest zawsze zaleta, ale wszyscy ci, którzy są, powiedzmy, przyzwyczajeni do gry, właśnie takimi czołgami, czyli z działem 122 mm, no to powiedzmy, że już wiedzą. No tak, tu jest weak spot z bólem serca, no widzicie, wchodzi, po prostu wchodzi. Ale zobaczymy, gdzie będzie. Oj, Nira bym tutaj nie strzelał. No właśnie, nie przebito pancerza. Lepiej strzelać w weak spot, który jest odsłonięty u góry AT-15. Tak nawiązując jeszcze do wczorajszego żółwia, no muszę przyznać, trudny w grze. Trudny w grze jest. Grałem z nim troszeczkę wczoraj. Co prawda nie były to bitwy tak pechowe jak pierwsze, których praktycznie nic nie zrobiłem. Ale... no, penetracja na goldzie 250 nie wystarcza po prostu w żółwiu. Nie wystarcza. Najzwyczajniej w świecie. Ale wróćmy do naszego tutaj WZ-a. Widzę, że na ósemce, no, okrążenie przeciwników, czyli tak bardzo charakterystyczne zagranie, więc będzie duża przewaga pewnie. Jak widzicie, czołg spokojnie prowadzi natarcie, czołg spokojnie w pierwszej linii daje sobie radę, ale tutaj nie było pojazdów jakichś ciężkich do przebicia, prawda? Normalnie od czasu wejścia tego pojazdu, a przypominam, że obecnie już pojazdy z ograniczonym matchmakingiem nie są dodawane, więc jest jakiś tam unikat w tym sensie, od czasu tamtych... weszło dużo czołgów, które no trzeba mieć penetrację, żeby przebić, tak? O, no i ładnie się dingają. No Black Prince to normalne, a 112 się dinga... Oj nie! Mój drogi, górna płyta, oj nie! To właśnie widzieliście przed chwilą. Kolega strzela goldem. Naprawdę górna płyta 112 jest bardzo mocna. Także, a dolna też jest mocna. Chcę zobaczyć, co teraz kolega zrobi w dolną. Uwaga, czy wejdzie. I nie weszło, widzicie? Tak jest. 112 z przodu ewidentnie wygrywa. Fajnie, że tu w tej bitwie jest ten pojedynek. No a tutaj to już wejdzie. No właśnie. Ła, Skorpion ładnie rąbnął. No, duża przewaga. Także kończąc, bo widzę, że bitwa już za chwileczkę się skończy. Ha. Nie polecam po prostu wydawania, szkoda pieniędzy, szkoda złota, mimo tego, iż na razie ten kalendarz adwentowy nie wygląda za ciekawie, to wydaje mi się, że na pewno coś tam ciekawego pojawi się, tak? Czyli jeżeli macie zachomikowane pieniądze albo złoto, to radzę jeszcze troszeczkę wytrzymać i... kupić coś, co będzie w przyszłości, no bo pole do popisu jeszcze jest. Emilek został i Tygrysek został. O! No proszę. No ładnie. Ciekawe, czy będzie go przebijał. Tak jest. Przebija go. Taki nieruchawy ten tygrys coś. Kurde, no tygrysy miały problemy z napędem ogólnie. No i teraz nie, no słuchajcie, w takiej sytuacji bierzecie tego tygrysa i wyjeżdżacie na kolegę albo walicie po garnkach. No gdzie on celuje? A, raz przebił i teraz już... Dobra. No tak wygląda koniec tej bitwy. Bitwa dynamiczna oczywiście, 112, tylko WZ był cały czas w ataku. Zobaczmy wynik końcowy. Uwaga, uwaga. MK jest zrobiona. 6200 uszkodzeń, 5 fragów, czyli no fantastyczny, fantastyczny wynik. Zarobek, zobaczcie, 89 tysięcy kolega stracił na amunicję premium. Bo strzelał praktycznie tylko chyba z amunicji premium. No i 114 tysięcy zarobił za taką bitwę. Czy to jest dobry zarobek na premium? Zobaczmy jeszcze tutaj. 171 z jakimiś dodatkami. No to już jest bardzo fajny zarobek. Ale ta podstawowa 114 za 6200 uszkodzeń to nie jest nic rewelacyjnego niestety. A kolega, przypominam, był w pierwszej linii. To nie było strzelanie w pojazdy wyspotowane przez przeciwników, tak jak często dzieje się to w przypadku niszczycieli na przykład. Także Konkluzja jest taka, że czekamy, aż w kalendarzu adwentowym pojawi się coś lepszego. Ogólnie WZ111 spokojnie grać tym można. Zdaję sobie sprawę, że wśród Was na pewno kilku przynajmniej sympatyków tego czołgu być może się znajdzie, ale no musicie przyznać, że w stosunku do nowszych konstrukcji 8 poziomu premium, no to 111 nie jest rewelacją po prostu. To tyle, żegnam się z Wami moi drodzy, do usłyszenia.